Co to za obrazek? Co przedstawia? Kapo. Tak to było? Tak. Nawet gorzej. Jak tutaj? Pamięta pani takie rzeczy? Tak wyglądało bicie za karę? Tak. Takie bicie odbywało się w szeregach? Tak. Tak się odbywało? Tak. Kobiety też bito? Tak. Nagie? Tak. Te rysunki wykonali ludzie, którzy byli mimowolnymi uczestnikami wydarzeń, które tu opiszemy. Jedenastego kwietnia 1961 roku w Jerozolimie rozpoczął się historyczny proces. Hitlerowski przestępca Adolf Eichmann został oskarżony na podstawie ustawy z 1950 roku o sądzeniu nazistów i ich pomocników. Choć w Izraelu nie ma kary śmierci, ten jeden wyjątek dotyczy nazistowskich przestępców wojennych i ich współpracowników. Po raz pierwszy Żydzi byli sądzeni za zbrodnie wojenne popełnione przeciwko własnemu narodowi. Oskarżony był człowiek i system, który wyniósł go do władzy. Te rozprawy bacznie obserwowano na całym świecie, ale również krytykowano za zbytnią jawność. Mniej wiadomo o tym, że był to czas poważnych badań i samoanalizy narodu Izraela. Tego oskarżonego wystawiono na widok publiczny przed całym światem, a wiele innych procesów odbywało się z dala od oczu widowni. Ale pozwanymi w tych procesach byli ocaleli z Holokaustu Żydzi, oskarżeni o kolaborację z hitlerowcami. Ten film jest o nich. Akta sprawy karnej 1606-51. Zbrodnia wojenna według paragrafu 1a 3 ustawy z 1950 roku o karaniu nazistów i ich pomocników. Wśród innych brutalnych aktów przypisywanych pozwanemu przez oskarżyciela było uczestnictwo w zagładzie, ból i cierpienie wielu więźniów tych obozów. Podczas rządów nazistów we wrogim kraju w latach 1943, rok 1945 w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen. Uprzednio wspomniany oskarżony dotkliwie pobił i spowodował śmierć Loli Eisner, która nie mogła iść na apel z powodu choroby. Przy użyciu pokrytego gumą metalowego pejcza bił na oślep i dotkliwie ranił wielu śpiących więźniów tego samego obozu, by ich obudzić na poranny apel. Oskarżenie w imieniu generalnego przedstawiciela prawnego rządu Izraela. Tel Awiw, 3 września 1961 roku. Sala rozpraw numer 4. Zwi Heniek Barenblatt zostaje doprowadzony przed sąd, by odpowiedział na zarzuty, że był współpracownikiem nazistów. Jednym ze świadków na tym procesie był Ruben Wachselmann. Kiedy usłyszałem nazwisko Heniek Barenblatt, zacząłem się trząść. Włosy stanęły mi dęba i straciłem panowanie. Ten proces wywołało wydarzenie, które nastąpiło dwa lata wcześniej, latem 1959 roku. Uwagę Rubena Wachselmana zwrócił koncert muzyczny, który miał się odbyć w Tel Awiwie. Dyrygentem był nie kto inny, tylko Zwi Heniek Barenblatt. 14 lat minęło od ich ostatniego spotkania. Barenblatt, sławny muzyk, był komendantem żydowskiej policji w getcie w Będzinie. Tego czerwca Wachselmann wnosi skargę przeciwko Henkowi Barenblatowi, opisując jego znane czyny z czasów wojny. Później tego wieczora Wachselmann w eskorcie izraelskich policjantów idzie do opery w Tel Awiwie. O 6 weszliśmy do opery tylnymi drzwiami. Rozpoznałem go od razu. Wskazałem go i powiedziałem: jeżeli zaraz go nie aresztujecie, sam się na nim zemszczę. Heniek Barenblatt zostaje aresztowany i zabrany na przesłuchanie.
W nowo powstałym państwie Izrael doszło do ponad 40 procesów i wpłynęły setki powództw przeciwko hitlerowskim kolaborantom. Nazywano ich kapo. Kapo to wyraz pochodzenia włoskiego, znaczy tyle co głowa albo przywódca. Oznaczał najniższy szczebel hitlerowskiej drabiny służbowej. Kapo dobrowolnie bądź pod przymusem stawali się narzędziami hitlerowców. Oni siali terror, pozbawiali własności, narzucali niewolniczą pracę i przyczyniali się do śmierci więźniów. Izrael stał się azylem dla wielu, którzy pragnęli odbudować swoje stargane życie. W ich nowej ojczyźnie powoli zaczęły się pojawiać terminy kapo i judenrat. Ale doniesienia o aresztowaniach i procesach pojawiały się tylko na ostatnich stronach codziennej prasy. Dla ocalałych z Holokaustu nazwy te stały się przekleństwem. Często przez czysty przypadek mężczyzn i kobiety rozpoznawano na ulicach Izraela jako byłych kolaborantów. Chciałam wsiąść do autobusu, a jakaś kobieta zaczęła krzyczeć: tu jest jedna z morderczyń, i wskazała na mnie. Więc kierowca autobusu szybko mnie zatrzymał. Moja torba z zakupami została na podłodze, a on odjechał. Wiedziałam, że jeśli przeżyję, będę miała kłopoty. W Izraelu nie mogłam przejść ulicą, bo nigdy nie wiedziałam, za którego rogu ktoś mnie zapyta: czy ty jesteś Magda? Znam cię. Nie wiedziałam, czy to oznacza coś złego, czy dobrego. Czekałam na następne zdanie. Trzęsłam się, bo nie wiedziałam, kto doniesie na mnie policji. Wielu moich kolegów siedziało w więzieniu, bo ktoś wskazał ich palcem. Oskarżony spowodował poważne okaleczenia w zamiarze spowodowania bolesnych ran u Dawida Lewkowicza, więźnia tego samego obozu. Jedzenia dla więźniów obozu. Oskarżony bił i poważnie poranił wielu więźniów tego samego obozu, którzy wrócili z pracy i czekali na swoją kolejkę do jedzenia. Wyżej wymieniona oskarżona wychlusnęła pół litra gorącej zupy w twarz Perli Eisenstein, która miała około 60 lat i była prześladowanym człowiekiem wyłącznie za to, że poprosiła, by oskarżona dała jej kartofel z zupy, którą nalewała. Pierwszego września 1939 roku Niemcy napadają na Polskę i zaczyna się II wojna światowa. Żydzi zostają odizolowani i zgrupowani w wyznaczonych gettach, które wkrótce stają się straszliwie przepełnione. Jest to pierwszy krok w systematycznym unicestwianiu narodu. System jest szatański, ale zarazem genialnie skuteczny. W końcu to same ofiary będą ułatwiać własną zagładę. Hitlerowcy przydzielają wybranym Żydom stanowiska. Mają utrzymywać porządek w społeczności i stosować się do wymagań niemieckich okupantów. Nikt nie wiedział, co nastąpi za 5 minut. Dlatego większość ludzi mających zajęcie wybierana była na ślepo. To prawda, że ci wybrani mogli odmówić. Mogli odmówić. Może przypłaciliby to życiem, ale mogli odmówić. Ci, którzy woleli oddać życie niż postąpić wbrew swoim zasadom, nie musieli przyjmować tego zajęcia. Stłoczeni w gettach Żydzi łudzili się, że po raz pierwszy od stuleci uzyskują samorządność. Tworzy się Judenrat, Rada Żydowska, wyznaczona przez hitlerowców, upoważniona do zarządzania życiem w gettach.
Przywódcy żydowscy pełnią funkcję szefów Judenratów, a inni wyznaczeni funkcjonariusze, tacy jak lekarze i brygadziści, mimowolnie przyjmują daną im władzę i egzekwują posłuszeństwo wobec nazistów. W rzeczywistości wielu z nich przygotowuje grunt pod swoją własną egzekucję. Później żydowscy policjanci przeprowadzą upiorną akcję deportacji Żydów do obozów zagłady. Calek Perchodnik, żydowski policjant, pisze w swoim pamiętniku. Problem jest bolesny dla nas wszystkich, ale każdy rozważa możliwości. Odmówić Niemcom, sprzeciwić się im, to jest bunt. Do getta może wejść wojsko, uchowaj Boże. Wiele osób zapłaci za to życiem. Pierwsi będą straceni urzędnicy Judenratów i żydowska policja. W końcu musimy uznać wolę niemieckiego Boga. Policjanci i wszyscy inni kolaboranci mieli doskonałe warunki. Mieli jedzenia ile tylko chcieli. Mogli się poruszać wszędzie bez ograniczeń. W będzińskim getcie hitlerowcy bez wybierania wyznaczyli wszystkich członków miejscowej orkiestry na członków żydowskiej policji. Heniek Barenblatt, dyrygent orkiestry, nadal przewodził muzykom w ich nowym zadaniu. Wyznaczono go na szefa żydowskiej policji. Zawsze, gdy szliśmy naprzeciw niego, przechodziliśmy na drugą stronę ulicy, by ze strachu na niego nie wpaść. Żydowscy policjanci nosili mundury i odznaki. Niektórzy musieli przejść specjalne przeszkolenie w obozach wyznaczonych tylko do tego celu. Przyznając pierwszorzędne przywileje tym, którzy piastowali urzędowe stanowiska, Niemcy celowo tworzą w społeczności żydowskiej dwie warstwy społeczne. Rządzących i ich poddanych, resztę mieszkańców getta. W tej nowo powstałej hierarchii zachowanie człowieka na określonym stanowisku zależało od jego charakteru. Niektórzy ludzie w takich okolicznościach krzepną i trzymają się swoich zasad moralnych. Są i tacy, którzy po prostu stają się istotami, które robią wszystko, by tylko przetrwać. Wszystko. Gdy pogarszają się warunki życia w gettach, powiększa się przepaść pomiędzy funkcyjnymi a społecznością. Solidarność żydowska zostaje złamana. Nie oddani żydowscy policjanci podejmują swoje ostateczne zadanie. Calek Perchodnik napisał w pamiętniku. Policji żydowskiej dano rozkaz zebrania ludzi na placu. 2000 policjantów energicznie przystępuje do pracy. Każdy z nas błogosławi chwilę, w której wstąpił do policji. Nie musi bać się o siebie czy swoją rodzinę. Z pewnością również będzie miał kieszenie pełne łapówek. Mi się lo. Jeśli ktoś nie usłuchał ich rozkazów, bili go zaciekle. Latem 1942 roku Heniek Barenblatt dostaje rozkaz, by zgromadzić całą ludność getta do deportacji. Mężczyźni, kobiety i dzieci mają ubrać się w najlepsze rzeczy i mieć pod ręką dokumenty tożsamości do kontroli.
Mówi im się, że celem tej zbiórki jest tylko rutynowy spis ludności. Kiedy zauważyliśmy, że rozdzielają młodych od starych, dzieci od rodziców i te krzyki, przerażenie, byliśmy ogłupiali. Otoczone przez żydowskich policjantów masy posłusznie wykonują rozkazy. Selekcja odbywa się na podstawie wcześniej przygotowanych przez Judenrat list, a nadzorują ją oficerowie Gestapo. Ludzi dzieli się na dwie grupy. Jedna przeznaczona jest do obozu zagłady w Auschwitz. W ciągu kilku dni większość z nich stanie się popiołem. Rubena Wachselmana i jego brata rozdzielają, ale ojciec czyni wysiłki, by uratować syna. Ojciec wziął mojego brata Adasia i próbował go przemycić do naszej grupy jako chorego. Henik Barenblat pobiegł za nim. Złapał go, kopnął i siłą zaciągnął Adasia do grupy przeznaczonej do Auschwitz. Żadna sytuacja, nawet najbardziej przerażająca, nie może usprawiedliwić tego, że zabijam ciebie, by ocalić własne życie. W latach 1942-44 oskarżony pełnił funkcję kapo i nadzorcy robót w fabryce broni w Skarżysku w Polsce. Współdziałał w wydawaniu prześladowanych ludzi wrogiemu reżimowi. Wydanie prześladowanego człowieka wrogiemu reżimowi to według paragrafu 5 ustawy oskarżenie w imieniu prokuratora generalnego rządu Izraela. Oskarżony, którego nazwisko wspomniano wyżej, w obozie przejściowym Płaszów spowodował poważne obrażenia prześladowanego człowieka tylko dlatego, że był on prześladowany, dopuszczając się pobicia Nachuma Kapelgerta. Prześladowanie ludności cywilnej okupowanego kraju, spowodowanie śmierci więźniów tego obozu, wśród nich Leiba Dickmana, mieszkańca Wadowic, jak również poważne obrażenia, rany, ból. Rok 1942. Machina śmierci jest w pełnym ruchu. Z niezwykłą sprawnością Niemcy przystępują do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Getta są systematycznie likwidowane, a ich mieszkańcy wtłaczani do pociągów towarowych i wysyłani na wschód do obozów śmierci. Po przyjeździe większość jest natychmiast kierowana do komór gazowych, resztę zabiera się do ciężkiej pracy fizycznej. Dostatecznie silnym i tym uprzywilejowanym, którzy pełnią funkcję, udaje się przetrwać. Na razie. Kiedy dotarliśmy do obozu koncentracyjnego, zabrali nas do łaźni. We trzech staliśmy pod jednym natryskiem. Woda była lodowato zimna. Wtedy weszli polscy strażnicy, każdy niósł pałkę. Ci, którzy nie stali pod natryskiem, byli bici. Jak trzy osoby mogą stać pod jednym prysznicem? Byłem młody i silny, więc stanąłem pod wodą, a pozostałych dwóch odepchnąłem. I zostali pobici, to było jasne. Ale najważniejsze, że ja nie zostałem pobity. W takiej chwili człowiek już nie jest człowiekiem. Zaczęli szukać robotników. Ta Niemka zapytała, dlaczego nie zgłaszasz się do jakiejś pracy? A ja odpowiedziałam, że nie interesują mnie te prace. Więc podeszła i dała mi raz. I wyciągnęła mnie i zabrała. Magda Hellinger zostaje wyznaczona na najwyższą funkcję, do jakiej Żyd mógł dojść. Lager Älteste, starsza lagrowa obozu kobiecego w Auschwitz. Niemieccy komendanci obozów tworzą strukturę klasową. Na dole masy więźniów, tyrający przy ciężkich pracach. Nad nimi, wyposażeni w pejcze, są kapo. Na początku są nimi Polacy i Ukraińcy. Ale gdy transportów z Żydami przybywa, funkcje te przejmują Żydzi.
Każdy barak, mieszczący 1000 więźniów, ma wyznaczonego Blockälteste, żydowskiego blokowego. Cały obóz z 30 tysiącami więźniów nadzoruje Lagerälteste. Byłam bardzo surowa dla siebie i dla innych. Byłam bardzo sroga dla moich blokowych. Powiedziałam im, chcę, żeby w obozie nikt nie znalazł nic nieodpowiedniego, by nie miał powodu do ingerencji. Chcę prowadzić obóz, który będzie lśnił czystością. Będzie porządny, bez wrzasków, kłótni i niczego takiego. I wy musicie o to zadbać. Jeśli dowiem się, że nie dbacie, spotka was kara. Jako komendantka obozu Magda ma prawo dobierać sobie kadrę, asystentki. Vera Alexander, jedna z więźniarek, zostaje wyznaczona na blokową. Nasza przyjaźń zaczęła się od dwóch uderzeń w twarz, bo napisałam coś paznokciem na ramię pryczy. Pisałam wiersze. Magda przyszła i dwa razy dała mi w twarz. Bo, jak stwierdziła, niszczyłam niemiecką własność. Ale potem przyniosła mi kawałek papieru z worka po cemencie i ołówek długi na 3 cm. Powiedziała, teraz możesz pisać, a kiedy rozdaję jedzenie, stawaj w kolejce ostatnia, wtedy zupa jest najgęstsza. Głodujący człowiek nie jest normalny. To trudno wyjaśnić, ale człowiek taki jak ja, który ważył 37,5 kg, kiedy zobaczył jedzenie, walczył na śmierć i życie. A gdyby w tej walce o życie poprosili pana o zostanie kapo, chwyciłbym tę ofertę ze wszystkich sił. Potrzebowali brygadzisty, a ponieważ byłem tam dłużej niż inni, kapo nakazał mi być brygadzistą. Nie było mowy, by odmówić. To by oznaczało śmierć. Eksterminacji od przyjazdu do spopielenia zasadniczo dokonują żydowscy robotnicy. Specjalne żydowskie komando czeka na przyjeżdżające pociągi i pędzi nowych więźniów do sauny, gdzie żydowscy fryzjerzy obcinają im włosy, a żydowscy robotnicy sortują i układają ich skonfiskowany dobytek. Wreszcie transport jest gotowy do odesłania do komór gazowych, a robotnicy czekają na przyjazd nowego transportu. Na końcu inni żydowscy więźniowie, Sonderkommando, mają za zadanie usunięcie zwłok z komór gazowych i dostarczenie ich do pieców, gdzie szczątki są palone. Ostatecznie machina śmierci pochłonie też obsługujących ją, a ich miejsce zajmą nowi. Członkowie Sonderkommando wiedzieli, że umrą, ale pracowali. Dlaczego? Bo to była walka o przetrwanie. Jeśli będę się starał ze wszystkich sił, może przeżyję. I miałem szczęście, przeżyłem. Ale wokół mnie zginęły miliony. Odmowa współpracy z hitlerowcami oznaczałaby natychmiastową śmierć. Choć z kolei uległość może tylko oznaczać odroczenie nieuniknionego wyroku. Ale kto by się wyrzekł szansy, choćby niewielkiej, na przeżycie? Odmówić to byłoby głupie. Kto by nie chciał, zwłaszcza kiedy się widziało bicie i traktowanie jak śmiecia, skoro miałam szansę poczuć się bardziej jak człowiek. Dlaczego odmówić? Myślę, że nikt na świecie by tak nie zrobił. To by była najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. Funkcyjni byli odpowiedzialni za dyscyplinę, ale mieli przywileje.
Byli odpowiedzialni za rozdzielanie jedzenia, więc otrzymywali więcej i lepsze jedzenie niż inni więźniowie. Starszy kapo Eliezer Greenbaum wspomina w swym dzienniku. Próbowałem różnych sposobów rozdzielania zupy. Próbowałem według wieku. Usiłowałem wyłuskać tych, którzy wyglądali na najbardziej potrzebujących, ale to nie wychodziło. Można było krzyczeć i błagać. Ale kiedy człowiek jest głodny, nie słucha. Pamiętam, jak uderzyłem w twarz chłopca, który próbował siłą stanąć na początku kolejki. Spojrzał na mnie z takim smutkiem i rozpaczą w oczach. Ze wstydu chciałem się zapaść pod ziemię. Niektórzy kapo bili robotników. Łamali rękę czy nogę. A czasem bili tak mocno, że więźniowie następnego dnia nie mogli chodzić. To oznaczało śmierć. Kiedy to było możliwe, rozwścieczeni więźniowie brali odwet na kapo. Kapo bywali skazywani przez współwięźniów na śmierć. Pewnej nocy sześciu więźniów przyszło do kapo i powiesiło go. Kiedy poprosili, bym się do nich przyłączył, powiedziałem: nie, pochodzę z religijnego domu i nie mogę zabijać. A więc tylko pilnowałem drzwi i patrzyłem, czy nikt nie idzie. Trwało to tylko kilka sekund. Odbyło się bardzo szybko. Byłem tam po to, by ich nie złapali. Wtedy właśnie wyzbyłem się moralności. Ale w tym wirze okrucieństwa i obłędu niektórym kapo udało się zachować swój honor i człowieczeństwo. Mój kapo nigdy nie podniósł ręki na więźniów. Ale raz dał mi w twarz. Sądzę, że to uderzenie ocaliło mi życie. Pracowałem pochylony. Wyprostowałem się, a tuż przede mną stał SS-man. Nie spostrzegłem go. Wtedy spojrzałem mu w oczy, a to było zabronione. To była straszna rzecz. Nasz kapo, Fritz, zobaczył to, szybko podszedł, dał mi w twarz i krzyknął: wracaj do roboty, dlaczego stoisz? Jestem pewien, że uratował mi życie. Ten SS-man mógł wyciągnąć broń i zastrzelić mnie na miejscu. Ale to był wyjątek. Większość kapo łamała zasady żydowskiej solidarności. Nie mam wątpliwości. Francis i Thea obie przeżyły horror Auschwitz, ale w obozie każda z nich miała inny status. Francis była blokową, odpowiedzialną za 1000 pracownic. Thea była jedną z nich. Mogła mnie zabić, gdyby chciała. Mogła i nikt by nic nie powiedział. Bałam się jej. Bałam się wszystkich funkcyjnych, bo mieli władzę. Can you imagine that any government that could extend the world could exist? Świat nie mógłby istnieć, gdyby nie było ludzi sprawujących władzę, a życie nie podlegałoby regulacji. Czy możesz sobie wyobrazić, co by wtedy było? Gdybyśmy robili tak w obozie, gdybyśmy zostawili to Niemcom, ich planowi. Nie wiem, jakby to było w Auschwitz. Nie mogę sobie wyobrazić. Podczas II wojny światowej w latach 1940 oskarżona dopuściła się następujących czynów, będąc kapo w obozie koncentracyjnym Bolkingham w Niemczech. Morderstwo i prześladowanie ludności cywilnej okupowanego kraju. Spowodowanie śmierci 15-letniej Franz Reich i innych więźniów, których nazwiska są nieznane. Zmuszała 800 tysięcy kobiet do klęczenia długimi godzinami z rękami w górze. Przetrzymywała je tak przez wiele godzin przed codziennym apelem i po nim biła je. Kiedy oskarżony pełnił służbę, znalazł pod jedną z prycz puszkę pełną moczu. Starszy człowiek podszedł i powiedział, że to jego. Oskarżony pobił go, a następnie wziął sznur, przywiązał do penisa tego starszego człowieka i wlokąc go po baraku, kazał mu krzyczeć: nie będę więcej szczał.
Niektórzy żydowscy robotnicy szukali sposobów, by wykorzystać swoją pozycję i ocalić życie. Pamiętam, że kiedy znalazłem się na rampie w Birkenau, zobaczyłem stojących wokół więźniów, ubranych w pasiaki, jak w Auschwitz. Jeden podszedł do mnie i powiedział: powiedz im, że jesteś starszy i że jesteś wykwalifikowanym robotnikiem. Odszedł. Nie wiem, kto to był. Mówił widysz. Co mogli zrobić ci więźniowie stojący przy SS-manie, który wskazywał na jedną stronę czy na drugą? Mógł taki krzyknąć: idziecie na śmierć. Wiedzcie, że na śmierć. Jakby nam tym pomógł? Nie wiem. Po prostu nie wiem. A ja nie mogę tego powstrzymać. Jak mogłabym to powstrzymać, myślałam. Jak mogłabym to powstrzymać? Nie mogę. I cierpię, widząc, że Mengele pogwizduje taką melodię i robi tak. Like the melody was tararam, tam tam, tam tam. So one went. Więc jeden szedł na lewo, drugi na prawo, bez niczego. Anything. We anachnu hayino srichot lamot bekordon misaviv. I musiałyśmy stać kordonem wokół kobiet idących do komór gazowych. We ani machzika et hayat shela. Ja trzymałam za rękę SS-mankę Annelise. Za jej plecami przeprowadzałyśmy kobiety na drugą stronę. Mówiłyśmy im: biegnijcie do bloków. W tym momencie uzgodniłam z Magdą, że zrobimy zamieszanie, a więc zrobiłyśmy bałagan. Irma Greże z mojego bloku była moją przyjaciółką. Zawsze przynosiła mi masło i dobrą kiełbasę. Może z końskiego mięsa, ale mimo to była dobra. Siadała i rozmawiała ze mną. Z Irmą Greże to zupełnie inna historia. Więc ona zaczęła strzelać. Zastrzeliła kobietę, a jej mózg rozbryzgał się na moim ramieniu. W tym momencie puściłam rękę Annelise i pobiegłam do bloku. Następnego dnia Irma Greze podeszła do mnie, a ja powiedziałam: mogłaś mnie tu zabić, kiedy strzeliłaś. A mózg tej kobiety wylądował na moim ramieniu. Ona na to: co z tego, jednej mniej. Ktoś leżał na łóżku i spał, czy też był zbyt słaby, by się poruszać. W rogach między bryczami stali ludzie modląc się. Powiedz coś dzieciom. Kłam, jeśli musisz, ale uspokój je na miłość boską. Te słowa szarpały moje wątłe nerwy. Zacząłem mówić i krzyczeć. Nie chcecie widzieć ponurej rzeczywistości. Kto się o was troszczy? Dlaczego siedzicie tak cicho? Podświadomie miałem żal do tych ludzi, którzy chcieli umrzeć, nawet nie pomyślawszy o oporze. W roku 1944 nastąpiła ewakuacja węgierskich Żydów. Jednego tylko dnia, 22 czerwca 1944 roku, 18 tysięcy osób poszło do komory gazowej. 18 tysięcy osób. Auschwitz był ogromnym obozem. Ogromnym. Nie było widać ani kawałka błękitnego nieba. Nad całym obozem rozpościerała się brązowa, szara, cuchnąca chmura. Odbywało się palenie ludzi.
Krematoria i komory gazowe pracowały przez całą dobę na okrągło. W obozie istotnie zachowywano przepisy i porządek ku zadowoleniu Niemców. Bunt nie wchodził w rachubę. Jeśli kiedykolwiek powstał pomysł oporu, przeważnie udaremniali go sami ciemiężeni więźniowie. Zaczęli szemrać, a wiedziałam, że jeżeli szemranie będzie trwało, miałam w pogotowiu kij. Wisiał na mojej ręce. Wyszłam i stanęłam po cichu. Oni czekali, że coś zrobię, albo że coś powiem. A ja po prostu ciągle stałam, nie mówiąc ani słowa. Potem zrobiłam krok do przodu i podniosłam kij. Więc się trochę cofnęli. Dałam następny krok do przodu, ale bardzo zdecydowany. I uniosłam kij, a oni cofnęli się dalej. Zrobiłam tak parę razy. Wtedy oni ucichli, a ja powiedziałam: słuchajcie, niedobrze, że tak robicie. Sami byście sobie zaszkodzili, gdybym pozwoliła wam szemrać. Nie ja was tu sprowadziłam. Nie chciałam was tutaj i sama nie chciałam tu być. Ale wiem, że jeżeli zacznie się szemranie, którego chcę uniknąć, wtedy przyjdą SS-mani, a oni nie poprzestaną na samym kroku do przodu. To robiło wrażenie, że jestem mocna. Wyglądało na to, że tak wiele mogę. Ale kiedy wróciłam do swojego pokoju, płakałam bez końca. Ale czy to takie ważne, by będąc na progu śmierci utrzymywać porządek i posłuszeństwo? Tego się nigdy nie dowiemy. Z perspektywy czasu okazuje się, że wciąganie Żydów do kolaboracji w zamian za ratowanie życia było kolejnym składnikiem hitlerowskiego planu oczyszczenia. Oprócz kilku nieistotnych prób buntu, obozowa codzienność przebiegała bez zakłóceń. Jestem przekonany teraz bardziej niż kiedykolwiek, że gdyby nie ci żydowscy kolaboranci, naziści nie zdołaliby zamordować 6 milionów. Jest 8 maja, koniec wojny. Świat oddycha z ulgą. Zagrożenie ze strony Niemiec już nie istnieje, a zwycięstwo postrzegane jest jako triumf nadziei i sprawiedliwości. Ale zwycięstwo tylko uwydatnia niedolę Żydów. Dla nich słowo tragedia nabiera nowego znaczenia. W wojnie totalnej, jaką naziści prowadzili przeciwko nim, stracili wszystko. Tożsamość, godność i nadzieję. Dla wielu wyniszczenie podsyca żądzę zemsty na winnych, łącznie z żydowskimi kolaborantami. Kiedy wojna się kończy, kolaboranci próbują wmieszać się między swoje ofiary. Często zostają zdemaskowani i czeka ich samosąd lub pozorowany proces, w którym wyrokiem niezmiennie jest śmierć.
Większość z tych, którym udaje się zbiec, ukrywa się i w końcu emigruje na zachód. Tylko kilkuset trafia do Izraela i chociaż uważają się za ocalałych z Holokaustu, żyją w ciągłym strachu, że zostaną zdemaskowani. Wśród nowych imigrantów przybywających do Izraela jest Magda Heringer. Było mi bardzo trudno. Wiedziałam, że to mnie czeka. Byłam w obozie. Poszłam z dziećmi, 2,5-rocznym i 1,5-rocznym, umyć się w łazience. A nagle kobiety zaczęły szeptać między sobą. Zobaczyłam, że coś jest źle. I stałam z dwojgiem małych dzieci, a serce mi waliło. Pomyślałam, co mam robić, co robić, bo oni mogą nas wszystkich pozabijać. Wnosi się setki skarg na żydowskich kolaborantów. KPO rozpoznawani są na ulicach, na przystankach autobusowych i w sklepach. Ponieważ nie istnieje prawo, na podstawie którego można by sądzić kolaborantów, większość aresztowanych zostaje zwolniona po krótkim przesłuchaniu. W sierpniu 1950 roku na żądanie opinii publicznej izraelski parlament uchwala specjalne prawo dotyczące przestępstw popełnionych przez nazistów i ich współpracowników. Odtąd takie sprawy załatwiane są w sądzie. Policja powołuje specjalny oddział dochodzeniowy do zajmowania się wyłącznie takimi sprawami. Zawsze próbowałem wyobrazić sobie, jak się zachowywali, jak wyglądali, kiedy bili, kiedy krzyczeli i wypędzali kobiety z pomieszczeń. Pytałem ich, dlaczego? Dlaczego uderzyłeś tego człowieka, który rozlał swoją zupę i przyszedł poprosić o dolewkę? Dlaczego uderzyłeś tego człowieka, który nie dość szybko zszedł z drugiego piętra? Dlaczego? Dlaczego to robiłeś? Zwykle milczeli. Oskarżonego wprowadzali do sądu zawsze tylnym wejściem. Ludzie krzyczeli na niego, pluli, czasem nawet próbowali go uderzyć. Krzyczeli tak: kapo, jak mogłeś? W większościowym głosowaniu postanowiliśmy uznać pozwanego za winnego przestępstw przeciwko ludzkości. Uznajemy, że okrucieństwo czynów udowodnionych pozwanemu nie osiąga stopnia okrucieństwa pozwalającego zaliczyć ich do zbrodni przeciwko ludzkości i uniewinniamy pozwanego od zarzutów. Akta sprawy 1606-51 Jeheskela ben Alish Enikstera. Przestępstwo wojenne według paragrafu 1a3. Jeden proces szczególnie się wyróżnia i bardzo przyciąga powszechną uwagę. Jeheskel Enikster, kapo oskarżony o zamordowanie 8 więźniów w obozie koncentracyjnym Gridlitz, zostaje skazany na karę śmierci. Po odwołaniu się do Sądu Najwyższego, wyrok ze względu na zły stan zdrowia oskarżonego jest mniejszy. Więzienie. Enikster umiera w celi. Inni kapo odsiadują wyroki od roku do 7 lat więzienia, zależnie od ciężaru ich przestępstw. Heniek Barenblat, szef policji żydowskiej w będzińskim getcie, zostaje oskarżony o utrudnianie Żydom przechodzenia z szeregów kierowanych do Auschwitz do szeregów kierowanych do pracy fizycznej i o zabieranie siłą sierot po to, by zapewnić wymaganą liczbę więźniów w transportach do obozów. Zostaje skazany na 5 lat więzienia. Niedługo potem składa apelację do Sądu Najwyższego. Sędzia Chaim Cohen był jednym z trzech sędziów przewodniczących przy rozważaniu apelacji. Nie mogłem pozbyć się myśli, że nie jesteśmy w stanie potępić tych ludzi. Nie możemy postawić się na ich miejscu. Trzeba to zrobić, żeby kogoś osądzić. Kiedy ktoś działa w warunkach zagrożenia życia swojego lub swoich dzieci, nie można go oskarżać o brak solidarności ze swoim narodem.
Człowiek przede wszystkim jest solidarny ze sobą i swoimi dziećmi. To jest nie tylko naturalne, ale także moralne. To jest dopuszczalne. Przez ponad rok miałem problemy ze spaniem. Czasem żywię dla tych ludzi ogromne współczucie, innym razem czuję obrzydzenie. Barenblat zostaje uniewinniony od wszystkich zarzutów. Orzeczenie sądu stwierdza, że nie można skazać kogoś za czyny popełnione pod groźbą śmierci. Niektórzy myślą inaczej. To mi się nie przyśniło. Przeszedłem przez to ciałem, duszą, świadomością. Nie istnieje przebaczenie, nie ma zmartwychwstania. Po procesie Barenblat żeni się powtórnie i wraz z nową żoną ponownie osiada w Niemczech, gdzie kontynuuje swoją karierę muzyczną. Do dziś Barenblat odmawia jakiejkolwiek informacji o swojej przeszłości. Prowadzi spokojne życie i nie życzył sobie robienia z nim wywiadu do tego filmu. Starszy kapo Eliezer Greenbaum wyemigrował do Izraela, wstąpił do Palmach, izraelskich sił obronnych i wziął udział w izraelskiej wojnie o niepodległość. Poległ w bitwie na Ramat Rachel, nieopodal Jerozolimy. Mówi się, że zastrzelił go inny ocalały z Holokaustu, który rozpoznał w nim kapo. Pogłoski te nigdy nie zostały potwierdzone. Vera Alexander nigdy nie była sądzona. Wraz z rodziną mieszka na północy Izraela. Nie dostrzega problemu moralnego w fakcie, że była funkcyjną w obozie. Nie robiłam tego dla władzy, nie wiem. Dziś nie wiem, co to było. To pragnienie, by przeżyć. By przeżyć. Magda Hellinger została przesłuchana przez policję, ale nigdy nie wytoczono jej procesu. Po śledztwie wyemigrowała do Australii z mężem i dwiema córkami. Dziś Magda usprawiedliwia swoje życie na tej odległej planecie zwanej Auschwitz. Sądzę, że zostałam wybrana przez los do ratowania, do pomagania. Na każdym kroku to robiłam. Francis ani nie była przesłuchiwana, ani sądzona za to, co robiła podczas wojny. Ona i Thea, obie ocalałe z Auschwitz, mieszkają dziś w Australii. Thea woli przebaczyć i mimo ogromnej różnicy w statusie, bo Thea to zwykła więźniarka, a Francis blokowa, zostały bliskimi koleżankami. Kiedy wojna się skończyła, nie odczuwałam niczego. Nie byłam szczęśliwa, nie byłam nieszczęśliwa. Byłam umierająca. Trzeba zrozumieć. Nie wiem, jak to powiedzieć. Złapałam odrobinę życia. Wola przetrwania była w Auschwitz bardzo silna. Bardzo silna. I wszyscy, łącznie ze mną, robili wszystko, by przeżyć. Wiedziałam, że ona jest więźniarką jak ja, więc nie ganiłam jej za przyjęcie funkcji, bo chciała przeżyć. I ja to doskonale rozumiem. Ciągle badam ten okres, ale im więcej badam, tym mniej rozumiem.
Jeśli chodzi o mnie, wdzięczny jestem za jedno. Cieszę się, że mogłem zachować ludzką godność i nie straciłem wiary w człowieczeństwo, choć byłem już bardzo blisko. Opracowanie Agencja Publicystyki i Edukacji Telewizji Polskiej S.A. Tekst polski Elżbieta Zaleska na podstawie tłumaczenia Adama Grabowca. Czytał Tomasz Magier.